Witajcie kochani. Zaczynam dla was bardzo dobrą, bardzo radosną wiadomość. Powiększa się nasz zespół. Powiększa się zespół podróżowania. Od teraz już nie będziemy jeździć sami z Kasią. Strasznie mi radzi słońce. Będziemy jeździć razem z naszym nowym przyjacielem. Naszym nowym dronem. Słuchajcie, zainwestowaliśmy trochę kasy. Pieniądze oczywiście pochodzą w większości od naszych patronów. Tak jak się umawialiśmy wcześniej, pieniądze z Patronite'a poszły na rozwój naszego kanału, na montażystę, na Aleksandra i na zakup drona. Oczywiście no, dołożyliśmy większość swoich pieniędzy, bo zakup drona to jest dość spory wydatek, ale wierzymy, że to się zwróci i że to się opłaca, bo czasami jest tak, że naprawdę są tak piękne miejsca, tak piękne widoki i wyspy, i zamki, i góry. Niestety nie mamy możliwości fizycznie podejść z kamerą, a dron by się idealnie spisał. Tak chociażby było w tym więzieniu w Estonii. Próbowaliśmy z każdej strony się tam dostać, niestety nie było takiej możliwości. No była jedna możliwość, ale to było strasznie ryzykowne i musiałbym się pobrudzić. A jakbyśmy mieli drona, to byśmy sobie po prostu tam do środka wlecieli, zrobili zdjęcia wszędzie tego, co tam jest w środku, no i już byśmy mieli ten materiał. Dlatego też nie czekaliśmy dłużej i zaryzykowaliśmy i kupiliśmy drona. Jest on z nami już chyba miesiąc, ale jeszcze nie jest otwarty, bo się bałem go otwierać. Bałem się, że jak go otworzę, nie przeczytawszy instrukcji, nie sprawdziwszy, jak to się obsługuje, no to dron po prostu poleci do góry i wyląduje w jeziorze. Więc wyjątkowo postanowiłem poczekać, przeczytać instrukcję, zobaczyć kilka tutoriali w internecie, jak to ludzie robią. No i dopiero teraz już jestem przygotowany, mniej więcej wiem, jak to się obsługuje, jak, z czym do czego. No i za chwileczkę będzie unboxing. Chodźcie zobaczyć. Tak jak mówiłem wcześniej, najpierw zapoznałem się z instrukcją obsługi, przeczytałem te wszystkie rzeczy, no co prawda w wersji elektronicznej, bo dostałem papierową i elektroniczną. No i teraz jestem gotowy na rozpieczętowanie tegoż oto cudownego pudełeczka. Uwaga, uwaga. Kontroler, ładowarkę, kabelki, a tu w tym pudełeczku, uwaga, uwaga, co to będzie? O, na odwrót. Oto on, malutki, zgrabniutki. Tak wygląda, moi drodzy, nasz nowy dron DJI Spark. Podobno daje robotę, robi robotę, podobno jest spoko. To jest mój pierwszy dron, pierwsza zabawka tego typu. No, rzeczywiście jest bardzo mały, więc można go wszędzie ze sobą zabrać. To jest jego największa zaleta. Właśnie jedziemy do Parku Narodowego Hidden Forty. Tak, Hidden Forty. Im dalej na północ jedziemy w Finlandię, tym częściej napotykamy na drogi, które nawet nie są utwardzone. I od kilku minut jedziemy właśnie taką drogą i jedziemy z prędkością 1 km na minutę. No, my wciąż 4 km do zrobienia i pokazuje nam, że będziemy tam za 4 minuty, także to jest taka średnia prędkość. Łukasz już jest trochę znudzony. Zdegustowany. Krok na drogi. Ale Łukasz
na zawsze, kiedy droga nie jest zbyt dobra dla naszego auta. Jak dzisiaj nie spotkam żadnego jelenia, żadnego łosia, to wyjeżdżam z tego kraju od razu. Jadę na autostradę i opuszczam to. Jestem dwa tygodnie już tutaj. Tydzień. Dwa tygodnie. Kochana, tydzień to mieliśmy internet, który się skończył. 10 dni jesteśmy. Jesteśmy 10 dni tutaj i jeszcze nie spotkaliśmy ani jednego łosia. I jestem oburzony. Ani mici, ani niedźwiedzia, nic dziwnego nie widzieliśmy. Poza dzikimi drogami. Ale mi się podoba. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy na parkingu Parku Narodowego. I jak widać, jesteśmy tutaj zupełnie sami. Nie ma żadnych bramek, kas biletowych, nie ma tutaj nikogo. Lekko zgłodnieliśmy. Jest pora lunchu, dlatego... Zupa ogórkowa. Dlatego babci. Dzisiaj robimy zupkę ogórkową, woda się już grzeje. Mamy takie ogórki zajebiste. Grzeje się też woda na herbatkę, weźmiemy termos. Pachnie pięknie. Tam jest ryż, woda. Woda już jest tutaj w środku. Wszystko to wyląduje tutaj. To jest kania, czy to nie jest kania? No nie wiem, nigdy kani nie zbierałam. To jest ryzykowne, bo z kanią jest tak, że jak się one są bardzo podobne do trujących grzybów. Ta wygląda jak kania, ale nie będziemy jej gotować. A tu bo... kolega pod grzybek, jaki ładny. Aksamitny. Ale go zostawimy. Niewiarygodne, to jest przepiękne, tu są różne poziomy wody, jest naturalnie zbudowana tama, to jest no nie do opisania. Właśnie doszliśmy do naszego pierwszego punktu przystanku. Tu w środku lasu jest wiata. Idę zobaczyć, co jest w środku. Na pewno jest dużo drewna, więc można tu robić ognisko. Na pewno jest gdzieś wyznaczony punkt. Pitka Porti. Tak to wygląda. Siekiera. No i tu jest informacja. No tu jest kilka takich ogólnych uwag. Jak się zachowywać w lesie. Tu jest siekiera. Także jeśli by ktoś chciał rozpalić ognisko, może sobie porąbać drewna. A tam jest łazienka, znaczy wychodek. Tam koło Łukasz gdzie stoi, jest miejsce, gdzie można sobie coś zjeść. Co tam Łukasz, obserwujesz? Czekam na ciebie. A, jest też miejsce na ognisko. Tak. Nawet są widelce za kiełbaskę. To są te widelce, kiełbaskę, o których Kaśka mówiła. A tu jest miejsce na ognisko. Dziękuję, że przygotowałaś taką cudowną, taki cudowny lunch. Mhm. Kasia zabrała mój ulubiony paprykarz szczeciński. Szproty. Proszę bardzo. Ale będziemy bawić jedną, nie? I to samo. Tak? Otwierać dwóch, no. To zaczynamy od paprykarza. Oh yes, baby. No, śmieci trzeba wynieść ze sobą. No wiem, oczywiście, że tak. No, umyjemy najwyżej ten paprykarz i do plecaka.
A po tym będzie woreczek. Jest, mam jeden woreczek. Papierowy, to prawda, ale... No, też mi się podoba. Że ja tego wcześniej nie znałem. W odpowiednim momencie zrobili ten stolik. Mhm. W Finlandii jest 188 tysięcy jezior. Większych niż 500 metrów kwadratowych, czyli takich mniejszych zbiorników wodnych jest jeszcze, podejrzewam, drugie tyle. Ogólnie jest ogromna ilość tych jezior. Wszędzie, gdzie nie pojedziemy, w prawo, w lewo widzimy jezioro. To jest ponad 10% powierzchni całego kraju zajmują jeziora. A jakby tak sumował wszystkie, to łączna powierzchnia jezior w Finlandii jest większa niż Belgia, niż cały kraj w Belgii. Łukasz postanowił sprawdzić, co jest w tej skrzyneczce. No bo już zaciekawiło mnie, co tam jest. Ja to po prostu olałam. O ja, pamiętnik tego miejsca. Bo tu jest ołówek, nie? No właśnie, to mnie zastanawiało, po co ołówek? Zeszyt, ludzie napisali sobie, kiedy tu byli. Pokaż, jakąś datę jest? Dwa lata temu była data. 2002! What? 2002! Naprawdę tyle lat to ma zeszyt? Całe życie. 2007, Linda and Thomas. No i teraz napiszemy 2018, Łukasz i Kasia z podróżowaniem, Polacy. No, szkoda, że nie mamy nalepki. Ach, dammit. Kasia, ja napisałem Łuka i Kasia z Polski. Jo. Więc Kasia przejęła berło. No, co ty tam napisałeś? To Łukasz napisał Polska. Proszę zauważyć dynamikę tego K. O, zapałki długopis. Ci Finowie są tacy mądrzy. A to może zeszytem służył na rozpałkę, a nie do pisania. Myślisz? Myślę, żeby to nie było przez 16 lat. No ale też ogólnie. No i tutaj jest ta szopa. Kaśka, pokazywałaś? Pokazywałam. I siekierę? Mhm. No to nieźle. Raz się żyje. Kasia, jakby coś, to cię kocham. Klucze od samochodu są tu. Gorzkie. To nie jest. No, gorzkie. Wyrzuć, nie jedz. Wyszło, już mamy drugi raz taką sytuację, że idziemy, łazimy i po prostu wyszło słońce, mimo że zapowiadano deszcz. Także las nabrał totalnie innego wyrazu i wyglądu. Pięknie, no cudownie. Jest tak radośnie i kolorowo, przy tym było tak trochę mrocznie. Niestety nie dotarliśmy do wąwozu, gdyż okazało się, że nie jesteśmy tu. Tylko tu. Tylko tu. My przyjechaliśmy na ten parking i doszliśmy do Pitka Porti, tam jedliśmy lunch. No i zdecydowaliśmy się wrócić, bo już nie mieliśmy siły pokonywać kolejne dwie godziny. Tu, potem tylko po to, godziny. Że potem wróci. Myśleliśmy, że zrobimy dookoła szlag albo ten. No, no ale i tak było pięknie i gorąco pięknie. Polecamy tak. To miejsce. Ja mogę jedną taką... To pan z podróżowania? Tak, to ja z podróżowania. No, dzień dobry. Podróżowanie przysłał. Witam. Witam, zapraszam. Jest słoneczna, piękna pogoda, piąteczka. Zapraszam do... Idę. Jak tam? Udało się? Jest to tak. Dobra. To do następnej góry. Już tak myślę. To wygląda jak ślad renifera. No nie jest to mój ślad. Idziemy, bo tam są. Widzieliśmy je. Jak poznać turystów. Idziemy. W Finlandii. Idą po boczem zrobić zdjęcia reniferom. To jest niewiarygodne. Białym reniferom. Białym. Leżą. Słuchajcie, dron to jest po prostu, ten dron to jest coś tak fantastycznego, to jest, ja rzadko kiedy sobie kupuję zabawki, ale ta zabawka to naprawdę, to jest po prostu tyle radości, ile mi to daje.
No cudowne, fantastyczne. Dzięki temu, że będziemy mamy teraz drona, to możemy wam pokazać zdecydowanie więcej. My też możemy zdecydowanie więcej zobaczyć, bo dostajemy się na wysokość lotu ptaka i widzimy górki, jeziorka i za każdym razem jak wznoszę się powietrze tym czymś, to jest po prostu wow, wszystko bym chciał, wiecie, nagrać i wszystko bym chciał zrobić zdjęcia temu. Nie mielibyśmy drona, gdyby nie wy. To od razu muszę powiedzieć i to jest też apel do wszystkich osób, które nas wspierały. Podziękowanie do wszystkich osób, które nas wspierały. Do wszystkich osób, które się zdecydowały zostać naszymi patronami. Dziękuję wam bardzo za to, że sfinansowaliście nam tego drona, przynajmniej w połowie. I do osób, które chciałyby nas wesprzeć, to też informacja, bo jeszcze może nie wiem, czy się trafili na ten odcinek o patronacie. Jest możliwość wsparcia na rozwoju naszego kanału. Mamy mamy swój profil na portalu Patronite. Tam on służy do tego, żeby wspierać twórców internetowych. Więc jeżeli chcielibyście wysłać 5, 7, 10 zł, 20 więcej, w zależności ile możecie, jeżeli chcecie zrobić taką dobrowolną wpłatę, to bardzo was zachęcamy. Wejdźcie na stronę patronite.pl. Tam na głównej stronie jest nasze zdjęcie w zakładce Nasz wybór bodajże, czy się Patronite'a wybór, ewentualnie www.patronite.pl przez podróżowanie, albo wpiszcie tam po prostu podróżowanie. Ja postaram się tutaj gdzieś wkleić link do naszego kanału na Patronite. Jeżeli się to nie uda, to będzie on na pewno w opisie do filmu. I już teraz wam dziękuję za to, że chcecie nam pomóc, za to, że nam pomagacie, że nas wspieracie. Jeszcze jedno podziękowania chciałbym wysłać w stronę firmy drony.net. To jest firma, która dała nam rabat i to u niej kupiliśmy tego drona. Zwróciliśmy się do nich z pytaniem, czy nie chcieliby nam dać rabatu. No i powiedzieli, że tak, bo podoba im się nam nasz kanał, podoba im się ta inicjatywa, podróżowanie, więc chcieli mieć też swój udział w tym. Są takim swoim rodzaju patronem naszego kanału teraz za to, że nam pomogli i dali dość sporą zniżkę. Co więcej... No jeżeli chcecie kupić drona, to oczywiście wysyłamy was do firmy drony.net. Oni są w ogólnopolskim zasięgu. No wysyłka i cała ta transakcja była przeprowadzona w 2 dni.